Przed Moniką rozładunek w Karolinie Południowej. 215 mil od miejsca, skąd rozpoczyna swoją dzisiejszą podróż. Plan na dziś. Rozładunek w South Carolinie. Później wskakuję na autostradę, która mnie będzie prowadziła na South w stronę Florydy. Zatrzymam się, tak mi się wydaje, półtorej godziny, godzinę od granicy z Florydą, jeszcze w Georgii. Ponieważ jutro mam tylko jeden rozładunek i nie muszę się spinać, dojeżdżać do centrum i szukać miejsca parkingowego. Stanę sobie dzisiaj na truckstopie, który ma myjkę. Jutro rano się umyję, żeby ładnie troczek wyglądał, wjeżdżając na Florydę. Właśnie przekroczyłam granicę stanową Georgii z South Carolina. Właśnie do South Carolina jadę na ten drugi rozładunek do takiego małego miasteczka Elgin. Pogoda nie sprzyja, jest zimno, deszczowo, a miało być tak pięknie. Teraz przyjeżdżam przez Karolinę Południową. Jest to dość ciekawy stan. On przede wszystkim składa się, ten stan, z małych miasteczek. Można by nawet powiedzieć, że to są wsie. Stolicą Karoliny Południowej jest miasto Columbia. Jak zerkniecie na mapę Karoliny Północnej czy Południowej, zobaczycie, ile jest tutaj tej zieleni, ile tutaj jest tych lasków. Teren taki troszkę pagórkowaty. Natura jest tutaj piękna. Zapaliło mi się paliwo. Ale nie ma co panikować, bo na rezerwie można jeszcze zrobić przynajmniej z 50 mil. Na rozładunek mam 65, więc będę musiała się jeszcze zatankować szybciutko przed rozładunkiem.